Materiał Komitetu Wyborczego SLD. SLD. Jutro bez obaw. Lista numer 3. My ten system naprawimy, oszczędzając ludziom, pacjentom, lekarzom, pielęgniarkom słów, a gwarantujemy szybkie decyzje. Musimy pokonać zmorę wielomiesięcznego oczekiwania przez pacjentów na poradę lub zabieg. Można to zdechnąć, zanim się dojdzie do rejestracji. To jest paranoja. Do końca roku nie wiem, czy się załapie. Z tego powodu ludzie pomierają. Na operację wszczepienia endoprotezy w kolejce liczącej kilka tysięcy osób trzeba odstać nawet 1824 dni, czyli prawie 5 lat. Na operację usunięcia zaćmy, która trwa niecałe pół godziny, czeka się średnio 2 lata. Chcesz być zdrowy, musisz płacić. Karetki wożące umierających pacjentów od szpitala do szpitala, przemęczone pielęgniarki i zdesperowani lekarze, którzy muszą decydować, kogo przyjąć, a kogo odesłać do domu. Tak dzisiaj wygląda publiczna służba zdrowia. Każdy z nas ma prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej, do bezpieczeństwa, do leczenia na jak najwyższym poziomie. To żaden przywilej, to normalność. I SLD tę normalność przywróci. Prywatyzowaniu za wszelką cenę mówimy nie. Leczenie ma służyć pacjentowi, a nie zyskowi. Bo zdrowie to nie towar, a szpital to nie fabryka. Wprowadzimy nowe zasady finansowania. Zlikwidujemy limity dla onkologii, kardiologii i neurologii. Pacjenci zmagający się z chorobą nowotworową, chorobami serca i układu krążenia, nie będą miesiącami czekali w kolejkach. Zniesiemy limity porad, konsultacji oraz przyjęć do szpitala. Polskie kobiety nie będą już rodziły w bólach, bo znieczulenie przy porodzie stanie się normą. Podobnie jak normą będzie refundacja in vitro. Dla nas priorytetem nie będzie budowa stadionów, ale nowoczesnych szpitali. Nie może zabraknąć środków na finansowanie szkolnych pielęgniarek i stomatologów. Wybieramy zdrowie i przyszłość naszych dzieci. Emeryci nie będą już ze smutkiem w oczach odchodzić od okienka w aptece. Wprowadzimy maksymalny roczny pułap wydatków na leki. Kolejne leki nie będą już obciążać budżetów gospodarstw domowych. Zwiększymy wynagrodzenia pielęgniarek i położnych. To naprawdę jest możliwe. Polska potrzebuje zmiany. Polityka to sztuka wyboru. Ty też masz wybór. Wybierz lepsze jutro. Wybierz jutro bez obaw. Materiał Komitetu Wyborczego SLD.